Dobra, to będą takie przeszkody terenowe. Znasz takie przeszkody krosowe, co nie? Więc mamy tutaj różne kłody, jakieś korzenie. Pamiętaj, musisz skupić na trasie, bo można się łatwo potknąć i złamać nogę. Znam takie tereny, więc wiem, o co chodzi. Ale ty pewnie też. Więc żadnego patrzenia w bok, jakiś, nie wiem, zobaczyć jakiegoś robaka, nie wiem, gołębia, coś. Nie patrz na nie, tylko skup się na tym wyścigu, jeżeli chcesz wygrać. Dobra? Jasne, spoko, dam radę. A, słuchaj, to nie jest spacer, tylko wyścig, no. Dobra, to narka. No i co, dogonisz mnie? Zaczekaj! Matko. A kto to? Co oni tutaj robią? Co on tam najlepszego robi? Ej ty! Atlas! Halo! Widzę, że ten wyścig chyba cię nie interesuje. Dobra, spadam. No i co? Wygrałem! Zadowolony? Cześć. Ten wyścig w ogóle nie wyszedł. Zróbmy rewanż. Atlas, zostaw tą klacz. Nie wiem, kto to jest, ale zostaw ją. Wybacz, ale ja zostaję z tą piękną damą. Jak ci na imię? Izabel, przejdziemy się? Jasne, wracajmy do stajni. Pokażę ci najlepsze miejscówki. Widzę, że nic z tego nie będzie. Spadam stąd. Serio? Ale to było śmieszne. Naprawdę wam przeszkodziła w tym wyścigu? Ojeju, to musiało być naprawdę komiczne. Szkoda, że tego nie widziałam. Tak właśnie to było. Piołem był taki wkurzony, jeszcze dzisiaj pewnie go dobiło, że znowu ten wyścig nie wyszedł. Ale ja tam się nie przyjmuję. Wiesz co, chyba już aż tak bardzo nie interesuję się tymi zawodami. Chciałabym wziąć udział w tej olimpiadzie, ale nawet jak mi się nie uda, to ważne, że spotkałem ciebie. Och, Atlas, to jest takie urocze. Chyba nigdy w życiu nie spotkałam kogoś takiego. Naprawdę. Chciałam uciec z tej stajni. Nie lubię takiego życia w zamknięciu. Ale teraz widzę, że z tobą to będzie o wiele przyjemniejsze. To nie może się tak skończyć. Ja muszę udowodnić, że jestem najlepszy. On, Hanover, nigdy nie pokona najlepszego konia skokowego w Polsce. Chciałbym być najlepszym koniem na świecie, więc muszę się zgłosić do olimpiady. Najwyższy czas. Na pewno dam radę go pokonać. Dzisiaj ostatni pojedynek i tym razem nikt nam nie przeszkodzi. Nawet ta jego nowa dziewczyna. Hej, nie chcę wam psuć zabawy. Ale mamy tutaj rewanż do zorganizowania. Piorun, proszę cię, odpuść wreszcie. Chciałabym spędzić czas z Izabel. To jest dla mnie teraz bardzo ważne. Możemy kiedy indziej sobie zrobić ten rewanż. Nie musimy teraz. Olimpiada jest jeszcze dopiero za parę miesięcy. Zdążymy, zobaczysz. Chociaż chwila.
Czy ty się już zakwalifikowałeś? Bo mam wrażenie, że nie. Jeszcze nie. Ale moja właścicielka na pewno to zrobi, bo słyszałem ich rozmowę. Jej i instruktorki mówiły właśnie o olimpiadzie, chciałyby mnie zgłosić. Więc na pewno wezmę w niej udział. Także jeżeli chodzi o kwalifikacje, to nie musisz się o to martwić. Ale rewanż odbędzie się teraz, w tej chwili. Żadnych wymówek, jasne? A teraz on chyba mówi poważnie. Ja bym nie zlekceważyła tego słowa. Na pewno ty wygrasz, więc przyjmij jego propozycję. Och, no dobrze. Ale nie będzie ci smutno, że nie możemy spędzić ze sobą więcej czasu? Spokojnie, poczekam na ciebie. A co to jest za ta przeszkoda z wodą? Wygląda mi to na okser, ale czemu takie dobranie? Pomyślałem, że może to być ciekawe wyzwanie. Oprócz oczywiście naszego muru. Taki nowy pomysł. Wcześniej go nie testowałem. Co, boisz się wody? Ależ skąd? Z ciekawości pytałem. Zaczynamy? Oczywiście. Jakby co, to nie będę krzyczeć, ale życzę wam powodzenia. Wygraj to, Atlas. Dziękuję. Na pewno go pokonam. Dobra, dosyć tego gadania. Zaczynamy. 3, 2, 1. Start, spróbuj mnie dogonić. Widziałeś to? Prościzna. Jedna zrzutka. Dlaczego? Oj, oj, mój drogi Piorunie, wybacz, ale ja tej zrzutki nie uznaję. Pozwól, że to ja będę sędzią i z racji tego, że zrobiłeś zrzutkę, to ja na pewno to wygram. Tylko spróbuj. Zrobiłeś to bardzo szybko i bezbłędnie. Powiem ci, że jestem pod wielkim wrażeniem. Przyznaję ci zwycięstwo. I przepraszam, że byłem taki zdenerwowany. Po prostu zawsze tak mam. Jestem chyba zbyt wielkim falifiętą. I zbyt ambitny. Też tak sądzę. Chciałem ci to powiedzieć, ale nie chciałem cię urazić. Ale dziękuję. A tak w ogóle przemyślałeś tą... rozmowę z Enigmą o tej szkole? Chciałbyś tam uczyć dzieciaki? Moim zdaniem to byłby dobry pomysł. Jeśli ty nie chcesz, to ja mogę to zrobić. Sam nie wiem, ciężko mi będzie porzucić te zawody, bo jeżeli miałbym uczyć w szkole, to nie mogę wystartować w olimpiadzie, bo musiałbym cały czas prowadzić zajęcia, więc trochę ciężko byłoby to pogodzić. Tak samo z tobą. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyśmy my wzięli tą fuchę. Trzeba znaleźć kogoś innego. Tylko czy nikt będzie z tego zadowolona? Tylko kto mógłby to być? Przychodzi mi na myśl jedynie twój ojciec, ale jego tutaj nie ma. Niestety. Zresztą cała moja rodzina jest skokowcami, że tak powiem. Wszyscy skaczą przez przeszkodę, więc właściwie to każdy mógłby czegoś nauczyć się z rybaki. Ale kto byłby taki idealny? Wow, kto to jest? Czy to możliwe? Piorun? To ty? Proton! Och, tęskniłem, stary kumplu. Kumplu? Przepraszam bardzo, ale kto to jest? Piorun, stary druhu, jakie dawno cię nie widziałem. Co się u ciebie działo? Ja też chciałem cię o to zapytać, a tak w ogóle co tutaj robisz? Ale nieważne. Bardzo dużo się u mnie dzieje. Niedługo będę brał udział w olimpiadzie. I tak się składa, że mamy pewien problem i wydaje mi się, że mógłbyś go rozwiązać. Świetnie, jestem zawsze do usług. Czy ktoś mi w końcu powie, co tutaj się dzieje i kto to jest?
O, wybacz, Athos. To jest Proton. Mój stary przyjaciel. Jeszcze z czasów dzieciństwa. Obaj jesteśmy takimi... dobrymi końmi skokowymi, że tak powiem. No, teraz mówię dobrymi, bo jednak ktoś się okazał lepszy. Spoko, przyjmę to jakoś. Dobra, powiedz, co to za sprawa. Otóż, czy chciałbyś zostać nauczycielem skoków w szkole dla żrebaków, która powstaje tutaj w naszej stadnie? Wiesz co? Ciekawa propozycja. W zasadzie to coraz rzadziej biorę udział w różnych zawodach, więc myślę, że to nie byłby dla mnie problem. Wiem, jaki to byłby dla ciebie, więc mogę to zrobić. Tak, zostanę nauczycielem. To świetnie. Chodźmy teraz z tym do dyrektorki. Ach, widać, że sobie trochę dłużej na niego poczekam. Enigma, czy wszystko już jest gotowe, aby rozpocząć zajęcia w szkole? Wasza wysokość, ja chciałam coś powiedzieć. Enigmo! Chodź, mamy sprawę, to jest ważne. Sprawa światowa. Poczekajcie chwilę w kolejce. Przecież nie mogę przyjmować naraz tylu koni. Wasza wysokość, chyba to rozwiąże nasz problem. Także ja tutaj sobie z nimi porozmawiam, bo chyba wiem, po co przyszli. Dobrze, słucham. Otóż, znalazłam idealnego kandydata na nauczyciela skoków w naszej szkole. Wiem, że miały to być ja, albo ewentualnie Atlas, ale jesteśmy teraz zajęci przygotowaniami do olimpiady ze skoków. Są to bardzo ważne dla nas zawody, więc nie możemy ich zmarnować. I wiem, że nauka dzieci jest bardzo ważna, ale znaleźliśmy kogoś, kto ma bardzo dużo wolnego czasu i mógłby się tym zająć. To mój najlepszy przyjaciel, Proton. Jest bardzo dobrym koniem skokowym. Zna się na rzeczy. Ma doświadczenie. I myślę, że sobie poradzi z paroma źrebaczkami, które chciałby się nauczyć skoków. Potwierdzam słowo mojego najlepszego przyjaciela. Jestem gotowy do tej roli. Świetnie. W takim razie witam cię w gronie naszego grona pedagogicznego. No, skoro udało mi się już znaleźć wszystkich nauczycieli, to teraz nie pozostaje nic innego, jak rozpocząć zajęcia. Wasza wysokość, mogą być rozpoczęte od przyszłego tygodnia? Oczywiście, czekam na to już od dawna, ale zanim rozpoczną się moje zajęcia z przygotowania do tego, żebym była jak najlepszą królową tej stajni, to słyszałam, że Min Fodora chce mnie zabrać do swojego domu. Pokazać mi swoją rodzinę oraz ważne postacie, jeżeli chodzi o magiczne konie i muszę tam być, więc moje zajęcia się troszeczkę opóźnią, ale postaram się zdążyć też na rozpoczęcie roku, żeby powitać wszystkich uczniów, ale nie obiecuję, że mi się to uda. Dobrze, najwyżej wszystkich uczniów powitają twoi doradcy, a tak w ogóle kim jest to? Klacz koło Nefryta, bo jakoś jej nie kojarzę. Wiedziałam, że to pytanie padnie, bo w sumie pojawiłam się tutaj dosyć nagle i nikt się tego nie spodziewał. Ale jestem tutaj, powiedzmy, nową doradczynią nadziei. Też pochodzę z tej wielkiej rodziny magicznych fryzów, że tak powiem. Ale z tego, co wiem, to nie mam jakiejś specjalnej mocy. Ale tak ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że jestem, no, jakby to ująć, taką przybraną siostrą Nefryta. Dlatego koło niego stoję. Co to znaczy przybraną? Z tego, co wiem, to Nefryt nie pochodzi z tej rodziny, tylko jest taki, no... jest zwykły, że tak powiem. Chciałam ci powiedzieć, Enigmo, że każdy koń fryzyjski ma jakieś korzenie w tej wielkiej rodzinie Tornado, Brylanta i tak naprawdę wszystkie konie fryzyjskie mają właśnie tam korzenie. I ja również. A jeżeli chodzi o Scarlet, to moja mama i ojciec zaadoptowali ją. Jak była źrebakiem. To było bardzo dawno temu i w sumie tak jakby o tym zapomniałam. Ale na szczęście Min Fodora wszystko mi przypomniała, więc teraz już wszystko pamiętam. I bardzo się cieszę, że ją odnalazłam.
Dziwne rzeczy się tutaj dzieją, ale nieważne. Muszę dopiąć wszystkie ostatnie przygotowania do otwarcia szkoły i spokojne, nadzieja. Jeśli nie uda ci się wrócić na rozpoczęcie, to na pewno twoi doradcy sobie świetnie poradzą. Jestem tego pewna, ale postaram się zdążyć, bo to jest dla mnie bardzo ważne wydarzenie. I fajnie, że udało ci się w tak krótkim czasie skompletować wszystkich nauczycieli, bo to naprawdę się ceni, bo ja nie miałabym tyle czasu, żeby w tak szybkim czasie znaleźć odpowiednie konie i rozpocząć zajęcia. To za bardzo by mnie przerosło, ale ty poradziłaś z tym sobie bardzo dobrze. Dziękuję. To co teraz robimy? Chodź, Proton, oprowadzę cię po stajni, bo pewnie jeszcze nie zdążyłeś tego zrobić, co? Normalnie ty czytasz mi w myślach. Ach, ale tacy są chyba kumple. Tak, oczywiście. Jeszcze nie zdążyłem zwiedzić stajni, bo dopiero co tutaj przyjechałam. Zobaczyłem ciebie, Atlasa, te przeszkody, więc stwierdziłem, że się popiszę. Tak, cały ty. Dobrze, to do zobaczenia wszystkim. Ja idę do swojej ukochanej. A kim jest ta ukochana? Czy to ta zbiegła klacz hanowerska, która miała przyjechać? Tak, długo by gadać, co się stało tam w lesie. Och, Izabel, strasznie cię przepraszam, ale trochę nam zeszło. Nie będę ci zdradzać szczegółów, to nie jest zbyt ciekawe. Mam nadzieję, że się na mnie nie gniewasz. Ależ skąd? Nie, rozumiem, że te zawody są dla ciebie ważne. Jeśli nie będziesz miał dla mnie czasu, to zrozumiem to. Teraz chciałbym jak najlepiej nadrobić ten czas, ale nie wiem, czy mi się uda. Wiesz, kocham cię, ale nie mogę podjąć tych ważnych decyzji, kiedy zbliża się olimpiada. Chciałbym się skupić na treningach, żeby wszystko poszło dobrze i żebym mógł ją wygrać. Bo naprawdę mi zależy i mam nadzieję, że zostaniesz nadal moją dziewczyną. Oczywiście, że zostanę. Widzę, że skoki to twoja pasja. Starasz się. I nawet jeżeli będę musiała czekać parę miesięcy, zrozumiem to. Patrzcie uważnie. To my jesteśmy rodzeństwem? Przybranym, ale jednak. Och, Scarlett. Dlaczego o tobie zapomniałem? Och, to jest takie straszne. Nie martw się. Już wszystko jest w porządku. Jesteśmy razem. I to najważniejsze.